Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Córka pielęgniarki dla zabawy zakradła się do pokoju miliardera w śpiączce. Podsłuchując rozmowy u jego żony z notariuszem, dziewczyna jest oszołomiona. Krystyna od dawna była przyzwyczajona do wczesnych poranków. Zawsze wstawała długo przed świtem, gdy jedynymi dźwiękami w jej skromnym domu był cichy syk ekspresu do kawy i równy oddech śpiącej w pokoju obok córki Ludwiki. Ten poranek nie był wyjątkiem. Podeszła do lustra, szybko czesząc kręcone włosy w wyćwiczony kucyk. Patrzenie na swoje odbicie zawsze przypominało jej o przeszłości, o czasach, gdy była studentką medycyny z płonącymi oczami i marzeniami o ratowaniu życia. Teraz, 10 lat później, pracując jako pielęgniarka w prywatnym szpitalu, podtrzymywała swoją pasję, choć zdawała sobie sprawę, że rzeczywistość jest znacznie trudniejsza. Gdy kawa była już gotowa, Krystyna nalała sobie duży kubek i usiadła przy kuchennym stole. To była jej mała poranna randka z samą sobą. Kilka spokojnych minut przed rozpoczęciem dnia, pełnego wyzwań i niespodzianek. Przeglądała pocztę, rzucając okiem na rachunki i szkolne zawiadomienia dla Ludwiki, aż natknęła się na reklamę nowego leku, który miał zrewolucjonizować leczenie przewlekłych chorób. Gdyby tylko to było takie proste, pomyślała, odkładając gazetę na bok. Rozmyślania przerwał hałas dobiegający z sypialni Ludwiki. Krystyna wstała, by sprawdzić, czy córka się obudziła. Ludwika siedziała już na łóżku, ziewając i przecierając oczy. Dzień dobry, mamo, powiedziała zaspanym głosem, a Krystyna nie mogła powstrzymać się od uśmiechu. Ludwika była jej promykiem słońca, pomimo wszystkich trudności, z którymi musiały się zmierzyć. Cześć, króliczku, czas się zbierać, odpowiedziała Krystyna, podchodząc do córki i pomagając jej wybrać ubranie na cały dzień. Wszystkie ich poranki były do siebie podobne. Szybkie przygotowanie do szkoły dla Ludwiki, a następnie śniadanie, które często składało się z tostów lub owsianki, które można było zjeść w biegu. Podczas gdy Ludwika jadła śniadanie, Krystyna sprawdzała swój służbowy plecak. Dowód osobisty, notes, dwa czarne długopisy, stetoskop. Wszystko było na swoim miejscu, jak zawsze. Gdy Ludwika kończyła pracę, Krystyna odprowadzała ją do szkoły, a sama udawała się do przychodni. Przychodnia była dla Krystyny jak drugi dom. Koleżanki witały ją uśmiechami i krótkimi rozmowami przy ekspresie do kawy. Sprawdziła plan dnia i zobaczyła, że czeka na nią napięty harmonogram. Badania, zabiegi, aktualizacja dokumentacji medycznej. I być może kilka godzin na sali operacyjnej Krystyna wiedziała, że nadchodzący dzień będzie wymagał od niej najwyższej koncentracji i profesjonalizmu. Wiedziała jednak również, że jej powołaniem jest pomaganie ludziom, łagodzenie ich cierpienia. To dawało jej siłę, aby iść naprzód, pomimo wszystkich trudności codziennego życia. Ludwika chodziła do 5. klasy miejscowej szkoły podstawowej, ale większość wolnego czasu spędzała w szpitalu, gdzie pracowała jej mama. To był jej drugi dom, miejsce, w którym znała każdy kąt i każdy korytarz. Ale przede wszystkim uwielbiała szpitalną bibliotekę, gdzie mogła mieć prywatność ze swoimi ulubionymi książkami. Dzisiaj Ludwika była szczególnie podekscytowana. W szkole rozpoczął się tydzień czytania i każdy uczeń miał przedstawić krótkie sprawozdanie na temat swojej ulubionej książki. Ludwika wybrała Przygody w Krainie Czarów, ponieważ uwielbiała nieoczekiwane zwroty akcji i fantastyczne postacie, które jej zdaniem były bardzo podobne do różnorodnych osobowości, które spotykała każdego dnia w szpitalu. Po zajęciach jej przyjaciółka zaprosiła Ludwikę do swojego domu, ale Ludwika odmówiła. Wiedziała, że jej mama czułaby się bardziej komfortowo, gdyby była w szpitalu. Poszła więc tam, przekąszając kanapkę, którą mama zapakowała jej rano. Po przybyciu do szpitala Ludwika skierowała się prosto do biblioteki. Uwielbiała jej cichą i spokojną atmosferę, w której czuła się bezpiecznie. Ustawiła tam swój ulubiony nastrój, wyładowany książkami. Siadając przy biurku, otworzyła książkę, ale jej uwagę odwróciły kroki.
Do biblioteki wszedł doktor Jakub, jeden z lekarzy, który często kontaktował się z Krystyną. Zobaczył Ludwikę i uśmiechnął się do niej. Cześć, Ludwika. Zaczęłaś już przygotowania do prezentacji w szkole? Zapytał, podchodząc bliżej. Tak, doktorze Jakubie. Myślę, że moja prezentacja będzie o wpływie wyobraźni na rzeczywistość. Odpowiedziała z entuzjazmem. Doktor Jakub skinął głową. To świetny pomysł. Wyobraźnia to potężne narzędzie. Wielu naszych pacjentów używa jej do radzenia sobie z chorobą. Wyobrażają sobie, że są w innym miejscu albo że znów są zdrowi i szczęśliwi. To pomaga im poczuć się lepiej. Ludwika słuchała uważnie. Nigdy nie myślała o szpitalu jako o miejscu, w którym wyobraźnia może odgrywać tak ważną rolę. To tak jak w mojej książce, doktorze Jakubie. Bohaterka wkracza w dziwny i cudowny świat, który pomaga jej spojrzeć na swoje życie w nowy sposób. Może pacjenci czują to samo? Być może, Ludwiko. Być może. Doktor Jakub uśmiechnął się, po czym życzył jej powodzenia i wyszedł. Pozostawiona sama sobie, Ludwika otworzyła książkę i zaczęła robić notatki do swojej prezentacji. Zainspirowana swoim nowym zrozumieniem roli wyobraźni w życiu ludzi wokół niej, poczuła w sercu pragnienie nie tylko uczenia się, ale także pomagania innym w postrzeganiu świata tak różnorodnego i cudownego, jak to tylko możliwe przez pryzmat wyobraźni. Zmiana Krystyny rozpoczęła się jak zwykle. Przybyła do szpitala kilka minut wcześniej, aby mieć czas na przygotowanie się do dnia bez pośpiechu. Jej pierwszym zadaniem było sprawdzenie opisów pacjentów i zadań na dany dzień. Lista była długa i wiedziała, że będzie musiała dziś ciężko pracować. Pierwszym zadaniem Krystyny było udanie się na OIOM, gdzie musiała zmienić kroplówki kilku krytycznie chorych pacjentów. Wykonywała swoją pracę ostrożnie, rozmawiając cicho z pacjentami, próbując dać im moralne wsparcie. Niektórzy z nich byli nieprzytomni, ale Krystyna wciąż mówiła do nich, jakby słuchali. Wierzyła, że to pomaga. Po intensywnej terapii Krystyna udała się na oddział chirurgiczny, gdzie miała uczestniczyć w przygotowaniach do operacji. Na sali operacyjnej spotkała doktora Artura, starszego chirurga, z którym nawiązała pełną zaufania relację. Dzień dobry, Krystyno. Gotowa na kolejne wezwanie? Zapytał z uśmiechem, zakładając sterylne rękawiczki. Zawsze gotowa, doktorze Artur. Odpowiedziała z pewnym siebie uśmiechem, choć czuła niepokój przed zbliżającą się operacją. Operacja trwała kilka godzin. Usunięcie guza było skomplikowanym zabiegiem, wymagającym od całego zespołu najwyższej koncentracji i precyzji. Krystyna pewnie podawała narzędzia i monitorowała parametry życiowe pacjenta, podczas gdy doktor Artur był skoncentrowany. Kiedy operacja dobiegła końca, a pacjent był stabilny, doktor Artur podziękował Krystynie za jej profesjonalizm. Wychodząc z sali operacyjnej, Krystyna zatrzymała się na chwilę, aby złapać oddech. Chwile takie jak ta przypomniały jej, dlaczego wybrała ten zawód, pomimo wszystkich wyzwań. Przegapiła przerwę na lunch, ponieważ zaraz po operacji udała się na oddział, aby zobaczyć nowego pacjenta, który potrzebował pilnej pomocy medycznej. Kiedy kryzys minął, Krystyna w końcu znalazła czas na lunch. Pospieszyła do stołówki, gdzie czekała już na nią jej przyjaciółka i koleżanka z pracy, Dagmara. Przegapiłaś dzisiejszy lunch, prawda? Postawię ci kawę, powiedziała Dagmara. Przegapiłaś dzisiaj lunch, prawda? Pozwól, że postawię ci kawę, powiedziała Dagmara, zauważając zmęczenie na twarzy Krystyny. Dziękuję, bardzo jej teraz potrzebuję. Krystyna uśmiechnęła się z wdzięcznością, przyjmując filiżankę mocnej kawy. Usiadły przy stole w rogu jadalni. Dagmara opowiadała o swoim dniu, podkreślając zabawne i lekkie momenty, aby uspokoić Krystynę. Przerwa obiadowa minęła szybko i wkrótce Krystyna wróciła do swoich obowiązków, czując się nieco wypoczęta i z nową energią. Dzień zakończył się sprawdzeniem ostatnich pacjentów i zaktualizowaniem ich kart medycznych.
Krystyna upewniła się, że każdy pacjent otrzymał uwagę i opiekę, której potrzebował. Pozostawiając wszystko w porządku, powoli skierowała się w stronę wyjścia ze szpitala, czując się zmęczona, ale jednocześnie zadowolona z wykonanej pracy. W drodze do domu Krystyna zastanawiała się nad swoim dniem. Był trudny, ale każda chwila, każdy drobiazg, który sprawiał, że pacjenci czuli się lepiej, przypominał jej, że jest na swoim miejscu. Wiedziała, że jutro będzie nowy dzień z nowymi wyzwaniami i będzie gotowa stawić im czoła z takim samym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Ludwika od dawna była przyzwyczajona do tego, że szpital jest miejscem, w którym każdego dnia dzieje się coś innego. Ale ten dzień okazał się wyjątkowy. Podczas jednej ze swoich zwykłych wizyt w szpitalu po szkole, Ludwika podsłuchała rozmowę pielęgniarek przy dystrybutorze wody. Słyszałaś o nowym pacjencie na oddziale? Zapytała jedna z nich, zniżając głos do szeptu. Chodzi ci o pana Czesława? Tak. Słyszałam, że jest miliarderem. Podobno jego majątek szacuje się na kilka miliardów. Odpowiedziała druga. Jej oczy rozszerzyły się z podekscytowania. Tak. A to jeszcze nie wszystko. Jest w śpiączce po wypadku na jachcie. Wygląda na to, że jego rodzina jest gotowa zapłacić każde pieniądze, aby go uratować. Kontynuowała, sprawdzając, czy nikt nie podsłuchuje ich rozmowy. Ludwika starała się nie zdradzać swojej obecności, ale każde słowo podsycało jej ciekawość. Czesław. Być może widziała go w wiadomościach albo słyszała od mamy, która czasem wspominała o ważnych pacjentach. Gdy pielęgniarki się rozeszły, Ludwika postanowiła dowiedzieć się czegoś więcej o Czesławie. Skierowała się do komputera w rogu biblioteki, który był często używany do nauczania programów medycznych, ale miał również dostęp do internetu w celu prowadzenia badań. Ludwika szybko znalazła artykuł o niedawnym wypadku. Zdjęcie na ekranie pokazywało Czesława, wysokiego, solidnego mężczyznę o ciemnych włosach i bystrych oczach, stojącego na pokładzie wspaniałego jachtu. Artykuł opowiadał o jego sukcesie w biznesie, o tym, jak zaczynał od zera i zbudował finansowe imperium. Pochłonięta lekturą Ludwika ledwo zauważyła, jak czas leci, gdy podniosła wzrok znad ekranu i zobaczyła, że biblioteka jest prawie pusta. Zaciekawiona Czesławem postanowiła, że spróbuje się z nim spotkać. W końcu nie co dzień ma się okazję zobaczyć prawdziwego miliardera, nawet jeśli jest w śpiączce. Tego wieczoru, gdy Ludwika szła w stronę wyjścia ze szpitala, zatrzymała się na chwilę przed drzwiami oddziału. Drzwi były uchylone, a ona mogła zobaczyć część pokoju wypełnioną różnymi urządzeniami medycznymi, utrzymującymi Czesława przy życiu. Poczuła dziwne połączenie ekscytacji i współczucia, zdając sobie sprawę, że za tymi wszystkimi liczbami i faktami kryje się prawdziwa osoba walcząca o życie. Gdy Ludwika tak stała, na korytarz wyszła matka Czesława, która najwyraźniej przyszła odwiedzić syna. Była elegancką kobietą w sile wieku, o smutnych oczach. Ludwika szybko odsunęła się na bok, nie chcąc przeszkadzać. Spojrzała na matkę Czesława i pomyślała o sobie, przypominając sobie, jak ważna jest obecność rodziny w takich chwilach. Ludwika zawsze czuła się jak odkrywca, gdy wędrowała po szpitalu. Było tak wiele niezbadanych zakamarków i ukrytych korytarzy, że każdy nowy dzień obiecywał nowe odkrycia. Tym razem była zdeterminowana, by odnaleźć miejsca, o których istnieniu nawet nie wiedziała. Dzisiejsza przygoda rozpoczęła się w podziemiach szpitala. Ludwika słyszała od mamy, że mieściły się tam stare archiwa i magazyny, do których ludzie rzadko chodzili. Uznała, że to idealne miejsce na rozpoczęcie eksploracji. Piwnica była w połowie pusta, a przez małe okienka przy suficie wpadało niewiele światła. Marszcząc brwi, Ludwika szczelniej owinęła się swetrem i ruszyła w dalszą drogę. Miejsce pachniało starym papierem i medycznymi antykami. Na ścianach wisiały stare fotografie pielęgniarek, które pracowały w szpitalu dziesiątki lat temu. Ludwika przyglądała się każdemu zdjęciu z zainteresowaniem, wyobrażając sobie,
Jak wyglądało wtedy życie, gdy przechodziła obok jednego ze starych, opuszczonych pokoi? Ludwika zauważyła słabo oświetlony korytarz, który wydawał jej się zupełnie nieznany. Stopy same poprowadziły ją w tym kierunku. Korytarz doprowadził ją do starej windy, która, jak pamiętała, nie była używana od dłuższego czasu. Ludwika ostrożnie nacisnęła przycisk, aby wezwać windę, nie spodziewając się, że zadziała, ale była zaskoczona, słysząc skrzypienie mechanizmów w odpowiedzi. Winda przyjechała i drzwi powoli się otworzyły. Ludwika zajrzała do środka. Winda była staromodna, z metalowymi prętami zamiast zwykłych drzwi i starym panelem z przyciskami. Postanowiła zaryzykować i weszła do środka, naciskając przycisk najwyższego piętra. Wspinaczka była krótka i wkrótce drzwi otworzyły się, prowadząc ją na mały, zakurzony strych. Nie docierało tu prawie żadne światło i Ludwika musiała użyć latarki w telefonie komórkowym, aby się rozejrzeć. Strych był wypełniony starymi narzędziami medycznymi, książkami i pudełkami z dokumentami, które wyglądały na zapomniane lata temu. Ludwika ostrożnie przechodziła między rzędami zakurzonych półek, zatrzymując się, by obejrzeć ciekawe znaleziska. W jednym z pudeł znalazła stare czasopisma medyczne z zapisami pacjentów, którzy byli tu leczeni na przełomie wieków. Ludwika była zafascynowana czytaniem tych zapisków, czując, że dotyka historii. Po spędzeniu na strychu więcej czasu niż planowała, Ludwika nagle zdała sobie sprawę, jak wielu nowych rzeczy dowiedziała się o swoim drugim domu. Każdy zakątek szpitala krył swoje tajemnice, a dziś odkryła tylko jedną z nich. Z poczuciem satysfakcji z dokonanych odkryć, Ludwika udała się z powrotem do windy, kierując się na dół, aby powrócić do bardziej znanych i oświetlonych korytarzy szpitala. Ale w jej sercu żyła teraz przygoda i nowy szacunek dla historii tego miejsca. Był zwykły wtorek, Ludwika przyszła do szpitala po szkole, by poczekać na mamę po jej dyżurze. Zawsze znajdowała kącik w małym pokoju dla personelu, gdzie mogła odrobić lekcje lub poczytać. Dziś jednak jej uwagę odwróciło coś innego. Pokój był praktycznie pusty, z wyjątkiem dwóch pielęgniarek, które zdawały się dyskutować o czymś ważnym. Ludwika usiadła za rogiem i nie chcąc przeszkadzać, próbowała skupić się na pracy domowej. Jednak słowa pielęgniarek przykuły jej uwagę. Słyszałam, że jego stan się pogarsza, mimo najlepszych starań. Jedna z nich odezwała się cicho, zaglądając jej przez ramię. Lekarz powiedział, że szanse na wyzdrowienie są minimalne, ale jego rodzina nalega na kontynuowanie leczenia. Są gotowi zapłacić za wszystko. Drugi odpowiedział, przeglądając strony dokumentacji medycznej. Ludwika zamarła, trzymając ołówek, zapominając o pracy domowej. Rozmawiali o panu Czesławie, tajemniczym pacjencie, kocie. Rozmawiali o panu Czesławie, tajemniczym pacjencie, o którym dowiedziała się dopiero niedawno. Z każdym słowem pielęgniarek jej zainteresowanie rosło. Podobno jego żona przyjechała z zagranicy, żeby być blisko niego. Jest tu w szpitalu codziennie. Pierwsza pielęgniarka kontynuowała, pochylając się bliżej swojej koleżanki. Zastanawiam się, jak długo będą kontynuować leczenie, biorąc pod uwagę okoliczności. W końcu nawet najlepsza technologia nie daje gwarancji, dodała druga, wzruszając mimowolnie ramionami. Ludwika nagle poczuła się ciężka od tego, co usłyszała. W jej młodym umyśle zaczęły dojrzewać pytania o życie, śmierć i dylematy moralne stojące przed personelem medycznym. Zastanawiała się, co to znaczy walczyć o życie człowieka, gdy wszystkie szanse wydają się minimalne. Pogrążona w myślach Ludwika nie zauważyła, jak pielęgniarki zakończyły rozmowę i opuściły salę. Pozostawiona sama sobie, powoli zamknęła podręczniki. Praca domowa nagle przestała wydawać się tak ważna w połączeniu z tym, co właśnie usłyszała. Ten pierwszy podsłuch, przypadkowy czy nie, otworzył przed Ludwiką nowe oblicze szpitala. Miejsce, w którym każdego dnia ludzie walczą nie tylko o zdrowie,
ale także podejmują decyzje zmieniające ich życie. Ludwika poczuła, że jej zrozumienie świata staje się nieco głębsze, a zainteresowanie tajemniczą pacjentką jeszcze większe. Janina weszła do szpitala z takim dostojeństwem i powagą, że wielu odwróciło się, by na nią spojrzeć. Jej wysoka postać odziana była w drogi beżowy płaszcz, a jej twarz pozbawiona była jakichkolwiek emocji, nadając jej rodzaj oderwanego spojrzenia. Jej włosy były starannie ułożone, a makijaż nieskazitelny. Każdy jej ruch wydawał się przemyślany i wyważony. Ludwika, obserwująca Janinę z boku, nie mogła nie zauważyć kontrastu między jej pozornym spokojem a podekscytowaniem, które ogarniało szpital za każdym razem, gdy pojawiała się Janina. Personel szpitala szeptał, patrząc na nią, wiedząc, kim jest i że za jej wątłymi ramionami kryje się potęga ogromnej fortuny. Janina rzadko się uśmiechała, a kiedy to robiła, jej uśmiech wydawał się być bardziej obowiązkową formalnością niż prawdziwym pokazem ciepła. Często jeździła do szpitala odwiedzać męża Czesława, a każda wizyta była precyzyjnie zaplanowana i nadzorowana przez asystentów. Pewnego razu Ludwika podsłuchała rozmowę Janiny z ordynatorem. Jej ton był spokojny, ale słowa dobrane tak, że każde brzmiało jak rozkaz. Oczekuję, że zrobi pani wszystko, aby mojemu mężowi było wygodnie. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jego stan jest bardzo poważny, ale obie wiemy, że dla waszego szpitala to także wielka odpowiedzialność i szansa. Szansa! Mówiła, kładąc nacisk na ostatnie słowo. Ordynator zgodził się z każdym jej słowem, ale jego spojrzenie było intensywne. Janina wiedziała, jak trzymać ludzi w napięciu. Jej obecność w szpitalu nigdy nie pozostawała niezauważona. Ludwika często zauważała, że kiedy Janina odchodziła, wśród personelu medycznego panowało poczucie ulgi. Janina pozostawiała po sobie atmosferę napiętego oczekiwania. Jakby każda wizyta była sprawdzianem profesjonalizmu dla wszystkich wokół niej. Pomimo swojej powściągliwości i formalności, Janina była tematem wielu rozmów wśród personelu. Rozmawiano nie tylko o jej bogactwie i wpływach, ale także o plotkach na temat jej związku z Czesławem. Niektórzy twierdzili, że ich małżeństwo już dawno stało się formalnością, utrzymywaną przy życiu tylko ze względu na obopólne korzyści i wizerunek publiczny. Ludwika zastanawiała się, czy Janina wie, o czym myślą. Ciekawie byłoby wiedzieć, co tak naprawdę kryje się za jej nieskazitelną fasadą. Ale za każdym razem, gdy ją widziała, Ludwika czuła, że Janina jest zagadką, którą niełatwo rozwiązać. Ludwika zaczęła zauważać, że wizyty Janiny u Czesława stają się coraz częstsze i coraz bardziej nieprzewidywalne. Za każdym razem, gdy Janina pojawiała się w szpitalu, wydawała się spięta i niespokojna, choć starała się to ukryć pod maską spokoju i opanowania. Pewnego wieczoru, gdy Ludwika czekała na matkę w holu, zobaczyła Janinę wchodzącą do szpitala. Tym razem Janina nie była sama. Towarzyszył jej mężczyzna w biznesowym garniturze, który wyglądał bardziej jak prawnik niż lekarz. Ludwika nigdy wcześniej go nie widziała. Szybko minęli recepcję i skierowali się do windy, która prowadziła do prywatnych pokoi na najwyższym piętrze. To, co jeszcze bardziej zaintrygowało Ludwikę, to sposób, w jaki Janina nieustannie się rozglądała. Jakby bała się, że ktoś je obserwuje. Jej oczy były pełne niepokoju i szeptała coś do swojej towarzyszki, gestykulując rękami. Ludwika, zdeterminowana, by dowiedzieć się więcej, podążyła za nimi, starając się trzymać w odpowiedniej odległości, by nie zostać zauważoną. Znała każdy zakątek tego szpitala i wykorzystywała swoją wiedzę, by poruszać się niezauważona. Kiedy zatrzymały się przy windzie, Ludwika schowała się za rogiem i próbowała podsłuchać ich rozmowę. Janina mówiła powściągliwie, ale w jej głosie słychać było napięcie. Upewnij się, że wszystko będzie zrobione jak należy. Nie mogę pozwolić, żeby coś poszło nie tak. Stawka jest zbyt wysoka, powiedziała. Mężczyzna skinął głową i odpowiedział spokojnie. Pewnie. W
Wszystkie formalności zostały przygotowane, pani Janino. Jak tylko wyrazi pani zgodę, możemy rozpocząć procedurę. Zamilkli, gdy przyjechała winda. Janina i mężczyzna weszli do windy i zniknęli z pola widzenia. Ludwika stała na rogu, myśląc o tym, co usłyszała. Ludwika stała w kącie, zastanawiając się nad tym, co usłyszała. Jakie dokumenty? Jaka procedura? Pytania kłębiły się w jej głowie. W miarę upływu czasu Janina przychodziła do szpitala z różnymi osobami, które wydawały się być partnerami biznesowymi lub prawnikami. Ludwika zauważyła, że po każdej takiej wizycie Janina wydawała się coraz bardziej spięta. Ludwika zdała sobie sprawę, że dzieje się coś dziwnego i poczuła, że musi się tego dowiedzieć. Postanowiła zwracać uwagę na wszystkie szczegóły tych wizyt, próbując zrozumieć, co Janina ukrywa i jaki to ma związek z Czesławem. Urodziny Ludwiki wypadły w środku tygodnia i jak zwykle. Krystyna nie mogła wziąć wolnego z powodu napiętego grafiku w szpitalu. Mimo to chciała uczynić ten dzień wyjątkowym dla Ludwiki, nawet pomimo pobytu w szpitalu. Rano przed wyjściem do pracy Krystyna udekorowała stół w ich małej kuchni balonami i położyła na nim prezent zapakowany w kolorowe opakowanie. Ludwikę obudził zapach świeżo upieczonych naleśników, które mama robiła na cześć jej urodzin. Wszystkiego najlepszego, moja radości, powiedziała Krystyna. Nie moja córka. Zjadły wesołe śniadanie i Ludwika otworzyła prezent. Nową książkę naukową, którą chciała mieć od dawna. Po śniadaniu Ludwika poszła do szkoły, a Krystyna do pracy. Umówiły się jednak, że w porze obiadowej spotkają się w szpitalu na przerwie. Kiedy Ludwika dotarła do szpitala, okazało się, że jej mama zorganizowała małe przyjęcie w swoim gabinecie. Kilka koleżanek Krystyny zebrało się, aby pogratulować Ludwice i przyniosło ze sobą tort i kilka prezentów. Uroczystość była ciepła i przytulna. Pielęgniarki i lekarze, którzy również stali się dla Ludwiki czymś w rodzaju drugiej rodziny, rozmawiali i opowiadali historie, dzięki czemu atmosfera była naprawdę świąteczna. Po przyjęciu, gdy goście się rozeszli, Krystyna wróciła do swoich obowiązków, a Ludwika postanowiła przejść się po szpitalu. Tego dnia jej kroki zaprowadziły ją do ogrodu na dachu szpitala, miejsca, o którym dowiedziała się niedawno. Ten odosobniony obszar był wypełniony zielenią i kwiatami, z ławkami umieszczonymi w cieniu drzew. Siedząc tam, z dala od zgiełku szpitala, Ludwika ponownie zobaczyła Janinę, która przechodziła obok ogrodu w towarzystwie tego samego mężczyzny w biznesowym garniturze. Rozmawiali o czymś bardzo emocjonalnie, a Janina wyglądała na zdenerwowaną. Ludwika nie słyszała ich słów, ale z gestów i mimiki Janiny jasno wynikało, że rozmawiają o czymś poważnym. Obserwowanie Janiny tego dnia dodało nowe pytania do tych, które Ludwika już miała, i wyczuła, że błyszcząca fasada Janiny skrywa wiele tajemnic. A te tajemnice były w jakiś sposób związane z jej mężem Czesławem. Ludwika postanowiła, że będzie obserwować Janinę jeszcze uważniej. Ludwika postanowiła, że będzie uważniej śledzić Janinę. Wieczór tego dnia, kiedy Ludwika świętowała swoje urodziny, zakończył się kolacją w spokojnej, domowej atmosferze. Po kolacji, siedząc przy stole z kubkami gorącej herbaty, Ludwika zdecydowała, że nadszedł czas, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wątpliwościami na temat Janiny z matką. Mamo, wydaje mi się, że pani Janina zachowuje się bardzo dziwnie. Zaczęła ostrożnie, dobierając słowa. Krystyna odstawiła filiżankę na stół i uważnie przyjrzała się córce. Dziwne? O co chodzi, Ludwiko? Jej ton był spokojny, ale w oczach widać było troskę. Ludwika opowiedziała o ostatnich wizytach Janiny w szpitalu, o rozmowach z mężczyzną w garniturze i o tym, jak omawiali pewne formalności i procedury. Wspomniała też o dziwnym zachowaniu Janiny i jej zauważalnym napięciu. Poza tym zawsze się tak rozgląda,
jakby bała się, że ktoś ją obserwuje lub podsłuchuje. Ludwika skończyła, czując, jak jej własne słowa wzmagają w niej niepokój. Krystyna słuchała w milczeniu, po czym odpowiedziała cicho. Ludwiko, pani Janina jest żoną jednego z naszych najsłynniejszych pacjentów. Musi być pod dużą presją. Czasami stres sprawia, że zachowujemy się inaczej niż zwykle. Ludwika skinęła głową, ale jej wątpliwości nie zniknęły. Rozumiem, ale wciąż mam wrażenie, że coś jest nie tak. Może powinniśmy porozmawiać o tym z kimś innym? Z kimś, kto zna ją lepiej? Krystyna zawahała się przez chwilę przed odpowiedzią. Wiedziała, że Ludwika rzadko martwi się bez powodu. Dobrze, postaram się dowiedzieć czegoś więcej, ale ty też musisz być ostrożna, kochanie. To może być prywatna sprawa rodziny Janiny i nie powinniśmy się niepotrzebnie wtrącać. Ludwika zgodziła się, czując, że mama ma rację. Nie mogła jednak pozbyć się wrażenia, że otworzyła drzwi do sekretnego świata, który był nie tylko pełen tajemnic, ale także potencjalnych niebezpieczeństw. Ludwika zgodziła się, czując, że jej mama ma rację. Nie mogła jednak pozbyć się wrażenia, że otworzyła drzwi do sekretnego świata, który był nie tylko pełen tajemnic, ale także potencjalnych niebezpieczeństw. Leżała w łóżku, patrząc w ciemność i myśląc o Janinie, o Czesławie i o tym, co może łączyć te dziwne rozmowy z jego leczeniem. Jej młody umysł był pełen pytań, na które nie było jeszcze odpowiedzi, ale jedno było pewne. Musiała obserwować dalej. Nie dla samej ciekawości, ale po to, by przekonać się, czy warto martwić się o bezpieczeństwo Czesława. Następnego ranka w szpitalu wyczuwalne było napięcie. Ludwika przyjechała tam po szkole i od razu zauważyła, że atmosfera jest inna. W powietrzu unosił się niepokój, a wielu pracowników, w tym jej mama, wydawało się szczególnie zaniepokojonych. Powodem tego była nagła zmiana stanu Czesława, o której Ludwika dowiedziała się od pielęgniarki śpieszącej korytarzem z dokumentami w rękach. Stan pana Czesława pogorszył się z dnia na dzień i lekarze nie wiedzą, co dalej robić. Mówi to swojej koleżance. Ludwika podąża za pielęgniarką, kierując się w stronę pokoju Czesława. Zbliżając się, udało jej się uchwycić fragment rozmowy między lekarzami. Jego stan jest niestabilny. Musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Przygotować wszystko, co niezbędne do ewentualnej interwencji chirurgicznej. Na dziwność stanu Czesława nałożyły się jeszcze bardziej niepokojące wieści, które Ludwika poznała podsłuchując rozmowę Janiny z tym samym mężczyzną w garniturze, którego widziała kilka dni temu. Stali w zacisznym kącie korytarza, a Janina wydawała się bardziej niespokojna niż kiedykolwiek. Nie możemy czekać zbyt długo. Wszystko musi odbyć się zgodnie z planem, bez względu na jego stan zdrowia. Powiedziała do mężczyzny, którego twarz pozostała niewzruszona. Janina, zrobimy wszystko, o co prosisz, ale pamiętaj, że każda decyzja wpływa na jego szanse. Zaczął, ale Janina mu przerwała. Jestem w pełni świadoma konsekwencji. Po prostu zajmij się swoją pracą i upewnij się, że wszystko jest gotowe na jutro. To ważne, dokończyła. Jej głos był zimny i zdecydowany. Ludwika cofnęła się, zdając sobie sprawę, że zmiany, które zaszły, i decyzje Janiny są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Im więcej się dowiadywała, tym trudniej było jej zrozumieć, co się dzieje. Dlaczego Janinie tak się spieszyło? Czy to jest jej plan? I co to ma wspólnego z pogarszającym się stanem Czesława? Pytania piętrzyły się, a Ludwika czuła, że jest o krok od czegoś wielkiego, może nawet niebezpiecznego. Postanowiła, że wieczorem porozmawia o wszystkim z matką. Ludwika wiedziała, że musi postępować ostrożnie, ale potrzebowała pomocy, aby dowiedzieć się, jakie działania podjąć w następnej kolejności. Następnego dnia Ludwika postanowiła przyjść do szpitala nieco wcześniej niż zwykle, aby dowiedzieć się więcej o sytuacji, która rozwijała się wokół Czesława. Wiedziała, że jej mama będzie zajęta i wykorzystała ten czas, by nie zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi,
przemykając przez słabo zaludnione korytarze. Mijając jedną z sal konferencyjnych, Ludwika zauważyła uchylone drzwi. Ze środka dobiegały głosy. Jeden z nich należał do Janiny, co od razu zwróciło uwagę Ludwiki. Ostrożnie podeszła i usadowiła się w ustronnym miejscu, gdzie mogła słyszeć rozmowę, pozostając niewidoczną. Janina rozmawiała z mężczyzną, którego Ludwika zidentyfikowała jako notariusza, po jego profesjonalnym wyglądzie i teczce dokumentów, którą trzymał. Czy na pewno wszystkie dokumenty są w porządku? Muszę to zrobić szybko i bezbłędnie. Głos Janiny był wymagający i zimny. Tak, pani Janino. Wszystkie dokumenty zostały przygotowane zgodnie z pani instrukcjami. Po złożeniu podpisu własność majątku zostanie przeniesiona na panią, odpowiedział notariusz. Jego ton był powściągliwy, ale profesjonalny. Janina skinęła głową. Jej twarz pozostała niewzruszona. A co z pozostałymi ustaleniami? Czy jest pan pewien, że nie będzie żadnych problemów prawnych, jeśli coś stanie się mojemu mężowi? Notariusz potrząsnął głową. Wszystko jest brane pod uwagę, pani Janino. Prawo spadkowe jest jasne. Jeśli pan Czesław odejdzie, to pani będzie głównym spadkobiercą. Wszystkie formalności zostały dopełnione. Ludwika zamarła. Jej serce biło zgodnie z pulsującymi myślami. Czuła, że powietrze w pokoju przesycone jest napięciem. Janina rozważała nie tylko przepisanie majątku, ale także implikacje ewentualnej śmierci Czesława. To było coś więcej niż planowanie awaryjne. To było coś ponurego i skalkulowanego. Dziękuję za tak szybką reakcję, powiedziała Janina, kończąc rozmowę. Notariusz wycofał się i Janina została sama w pokoju. Jej wzrok utkwiony był w pustce przed nią. Ludwika odsunęła się cicho od drzwi. Jej myśli wirowały w chaotycznym tańcu. Zdała sobie sprawę, że Janina może mieć interes w tym, by Czesław nie przeżył. To odkrycie było szokujące i niepokojące. Ludwika wiedziała, że musi powiedzieć o tym komuś, kto mógłby zainterweniować, może nawet matce, choć bała się wyobrazić sobie konsekwencje tej prawdy. Z przytłaczającymi podejrzeniami w głowie, Ludwika zdecydowała, że musi zebrać więcej informacji, zanim podzieli się swoimi spostrzeżeniami z mamą lub kimkolwiek innym w szpitalu. Wiedziała, że oskarżenia wobec Janiny muszą być poparte solidnymi dowodami. Następnego dnia po szkole Ludwika wróciła do szpitala z jednym celem – rozpocząć śledztwo. Sala konferencyjna, w której przysłuchiwała się rozmowie Janiny z notariuszem. Pokój był pusty, ale Ludwika miała nadzieję, że znajdzie coś, co zostało po spotkaniu. Być może zapomniane dokumenty lub notatki. Po zbadaniu pokoju i nieznalezieniu niczego podejrzanego, Ludwika postanowiła rozszerzyć swoje poszukiwania. Wiedziała, że prywatne spotkania często wymagają notatek, a jeśli jakieś zostały sporządzone, mogły zostać zapisane w systemie elektronicznym szpitala. Jednak dostęp do dokumentacji medycznej był ograniczony. Ludwika zastanawiała się nad poproszeniem mamy o pomoc, ale wiedziała, że mogłoby to wprawić Krystynę w zakłopotanie. Decydując się na samodzielne działanie, Ludwika udała się do komputera w ogólnym obszarze roboczym, gdzie personel szpitala często wprowadzał różne dane administracyjne. Ludwika wiedziała, że trudno będzie jej uzyskać dostęp bez odpowiednich uprawnień. Ale miała szczęście. Jedna z sesji nie była zamknięta. Siedząc przed ekranem, Ludwika szybko wpisała imię Czesław w pole wyszukiwania. System wyświetlił kilka plików, w tym zapisy ostatnich wizyt i zmian w stanie zdrowia. Ludwika przejrzała dokumenty, ale nie znalazła żadnych konkretnych informacji, które mogłyby potwierdzić jej podejrzenia. Jeden plik przykuł jednak jej uwagę. Był to dziennik wizyt, w którym odnotowywano wszystkie wizyty przy łóżku pacjenta. Dokument wspominał m.in. o kilku wizytach niezidentyfikowanych osób w towarzystwie Janiny w późnych porach dnia. Wizyty te nie zostały udokumentowane jako formalne porady lub procedury medyczne. Ludwika wpadła na nowy trop.
postanowiła śledzić te wizyty i spróbować dowiedzieć się, kim byli ci ludzie i jaki był cel ich spotkań. Ludwika zauważyła, że kolejna taka wizyta została zaplanowana na wieczór tego samego dnia. Z tą nową wiedzą postanowiła osobiście zająć się Janiną i jej tajemniczymi gośćmi. Z tą informacją Ludwika pozostała w szpitalu czekając na wieczór. Czuła mieszankę ekscytacji i niepokoju. Z jednej strony była bliżej rozwiązania zagadki. Z drugiej strony zdawała sobie sprawę, że może ujawnić coś potencjalnie niebezpiecznego. Wieczorem tego samego dnia Ludwika, pełna determinacji i niepokoju, czekała na matkę w szpitalnej stołówce. Po informacjach i podejrzeniach, które zebrała, zdała sobie sprawę, że nie może dłużej trzymać tego dla siebie. W grę wchodziło zbyt wiele i ważne było, aby podzieliła się swoimi spostrzeżeniami z Krystyną. Kiedy Krystyna przyszła, zmęczona po długiej zmianie, od razu zauważyła poważny wyraz twarzy Ludwiki. Co się stało, Ludwiko? Wyglądasz na bardzo zmartwioną. Zapytała, siadając naprzeciwko córki. Ludwika westchnęła, zbierając się na odwagę. Mamo, muszę ci coś powiedzieć. Chodzi o panią Janinę i pana Czesława. Ona chyba chce go zabić. Z trudem wycedziła, patrząc prosto w oczy matki. Krystyna natychmiast stała się czujna. Jej oczy rozszerzyły się z szoku. Ludwiko, to bardzo poważne oskarżenie. Dlaczego tak pomyślałaś? Ludwika zaczęła ostrożnie, ale pewnie opowiadać o wszystkich podejrzanych okolicznościach. O podsłuchanej rozmowie Janiny z notariuszem, o nielegalnych wizytach w późnych godzinach i o tym, jak omawiała dokumenty związane z przekazaniem majątku i spadku po ewentualnej śmierci Czesława. Ludwika podzieliła się również swoimi spostrzeżeniami na temat zachowania Janiny. Była wyraźnie zaniepokojona i chciała przyspieszyć niektóre procesy. Krystyna słuchała uważnie. Jej twarz stawała się coraz poważniejsza. Ludwika, dobrze zrobiłaś, że mi o wszystkim powiedziałaś. Musimy być bardzo ostrożni z tymi informacjami. Porozmawiam z kilkoma zaufanymi kolegami i zobaczymy, czy da się coś zrobić, żeby ochronić pana Czesława. Ludwika odetchnęła z ulgą, słysząc wspierające słowa matki. Wiedziała, że w tej sprawie nie chodzi tylko o rodzinne dramaty, ale także o możliwe przestępstwo. Dziękuję, mamo. Aż drżę na myśl, co może się stać, jeśli nic z tym nie zrobimy. Czuję, że pani Janina jest naprawdę zdolna do czegoś strasznego. Wyznała Ludwika, jej głos drżał z podniecenia. Krystyna mocno przytuliła córkę. Zrobimy, co w naszej mocy, Ludwiko. Jesteś bardzo odważna, że zwróciłaś na to uwagę. Teraz pracujmy razem, aby dojść do sedna sprawy. Wieczór tego samego dnia. Krystyna i Ludwika siedziały w swojej małej, przytulnej kuchni, omawiając kolejne kroki. Ludwika, wciąż pod wrażeniem dnia, wypełniała pomieszczenie nerwową energią, podczas gdy Krystyna starała się zachować spokój i racjonalność. Mamo, nie możemy tak po prostu czekać i nic nie robić. Musimy coś zrobić teraz. Upomniała Ludwika, mieszając herbatę w filiżance. Krystyna przytaknęła. Całkowicie się z tobą zgadzam, Ludwiko. Myślę, że powinnyśmy pójść na policję. To może być ryzykowne, bo nie mamy jednoznacznych dowodów, tylko podejrzenia i kilka dziwnych faktów. Ale policja ma zasoby i uprawnienia, by zbadać sprawę głębiej. Ludwika odetchnęła z ulgą. Cieszę się, że się ze mną zgadzasz. Jak się z nimi skontaktujemy? Wydaje mi się, że powinno to być coś oficjalnego. Jutro skontaktuję się z detektywem, którego znam z naszego szpitalnego programu bezpieczeństwa. To rozsądny i godny zaufania człowiek. Powiem mu o naszych obawach i zobaczymy, co poradzi. Powiedziała Krystyna, wyciągając telefon, by nagrać przypomnienie. Mamo, a co jeśli Janina dowie się, że wszczęliśmy przeciwko niej śledztwo? Ona jest potężna i to może być niebezpieczne. Zmartwienie Ludwiki było wyczuwalne w jej głosie. Krystyna położyła rękę na ramieniu Ludwiki, próbując ją uspokoić. Będziemy bardzo ostrożni, Ludwiko. Porozmawiam też z administracją szpitala o możliwym obciążeniu bezpieczeństwa.
Musimy upewnić się, że wszyscy są chronieni, w tym osobowości innych pacjentów. Ludwika skinęła głową, czując ulgę na myśl, że nie są sami w tej walce. Chcę też nadal monitorować Janinę. Może dowiem się czegoś jeszcze, co nam pomoże. Ludwiko, chcę, żebyś była bardzo ostrożna. Nie rób nic ryzykownego. Wiele już zrobiłaś i jestem z ciebie dumny. Ale teraz musimy działać zgodnie z prawem i przy wsparciu profesjonalistów. Poważnie ostrzegła Krystyna. Oboje siedzieli kończąc herbatę i rozmyślali nad planem. Następnego dnia Krystyna skontaktowała się z detektywem, który obiecał spotkać się z nimi i omówić sprawę. To był pierwszy krok do odkrycia prawdy, która miała przynieść bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Po tym jak Krystyna skontaktowała się z detektywem Patrykiem, umówili się na spotkanie w kawiarni w pobliżu szpitala, aby omówić szczegóły. Detektyw był mężczyzną w średnim wieku z poważnym wyrazem twarzy. Wysłuchał historii Krystyny i Ludwiki, kiwając głową i robiąc notatki. Pani informacje mnie zainteresowały, zwłaszcza biorąc pod uwagę status i sytuację finansową pana Czesława. Musimy podejść do tej sprawy ze szczególną uwagą, zaczął Patryk. Zaproponuję tajną operację z wykorzystaniem monitoringu i ewentualnie podsłuchów, aby dowiedzieć się więcej o zamiarach pani Janiny i jej spotkaniach w szpitalu. Krystyna i Ludwika wymieniły spojrzenia. To było dokładnie to, czego potrzebowały do zebrania niezbędnych dowodów. Zainstalujemy kamery w kluczowych miejscach, które odwiedza pani Janina i postaramy się nagrać jej rozmowy. Są to informacje poufne, więc prosimy o trzymanie się z dala od całego procesu i niewzbudzanie podejrzeń, kontynuował detektyw. Dalsze plany obejmowały koordynację działań z ochroną szpitala. Patryk wyjaśnił, że zostali już poinformowani i są chętni do współpracy. Było to konieczne, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych w operację. Jak tylko otrzymamy konkretne dowody, natychmiast podejmiemy dalsze kroki. Twój udział, Krystyno, będzie polegał na kontynuowaniu normalnej pracy i nie zdradzaniu naszej zasadzki. Ludwiko, proszę, abyś również nie angażowała się w śledztwo i nie próbowała prowadzić własnych poszukiwań. To może być niebezpieczne. Plan został ustalony i detektyw Patryk opuścił spotkanie, pozostawiając Krystynę i Ludwikę z poczuciem oczekiwania i niepokoju. W domu rozmawiali o tym, jak ważne jest zachowanie spokoju i jak powinni zachowywać się naturalnie, aby nie wzbudzić podejrzeń Janiny ani nikogo innego w szpitalu. Ludwika, choć przerażona powagą sytuacji, poczuła ulgę, że bezpieczeństwo Czesława jest teraz w rękach profesjonalistów. Zrozumiała, że jej rolą w tym przypadku jest bycie obserwatorem i wspieranie matki. Następnego dnia w szpitalu zainstalowano niezbędny sprzęt i rozpoczęto uważne monitorowanie poczynań Janiny. Krystyna i Ludwika, każda na swój sposób, czekały na rozwój wypadków, mając nadzieję, że wkrótce prawda wyjdzie na jaw. Następnego dnia, gdy szare niebo zwiastowało deszcz, Janina przybyła do szpitala ze zdeterminowaną miną. Ubrana była w surowy, granatowy garnitur, który dodatkowo podkreślał jej bladość i skupiony wyraz twarzy. Obok niej szedł notariusz, mężczyzna w okularach o poważnym spojrzeniu, trzymający teczkę z dokumentami. Poszli prosto do windy, mijając recepcję, gdzie recepcjonistka skinęła głową na powitanie. Janina skinęła głową, ale jej oczy pozostały zimne i skupione. Notariusz nacisnął przycisk przywołujący windę i w milczeniu czekali na jej przyjazd. Dotarcie na ostatnie piętro zajęło tylko kilka chwil, ale każda sekunda wydawała się wiecznością. Janina wciąż sprawdzała jego telefon, jakby czekała na ważną wiadomość. Gdy drzwi windy się otworzyły, szybko udali się do pokoju Czesława. W pokoju Czesław leżał w szpitalnym łóżku otoczony monitorami i sprzętem medycznym, który wydawał regularne sygnały dźwiękowe, monitorując jego parametry życiowe. Lekarz przebywający na oddziale przywitał ich z powściągliwym szacunkiem. Pani Janino, nie spodziewaliśmy się pani dzisiaj. Czy jest coś pilnego? Lekarz zapytał z nutą troski w głosie. Tak,
Są pewne sprawy prawne, które musimy natychmiast załatwić – odpowiedziała Janina. Jej głos był stanowczy i zdecydowany. Odwróciła się do notariusza i skinęła na niego, aby kontynuował. Notariusz otworzył teczkę i wyjął kilka dokumentów. Jesteśmy tu, aby poświadczyć pewne zmiany w testamencie, panie Czesławie. To nie potrwa długo. Musi pan tylko podpisać te dokumenty. Wyjaśnił, podchodząc do łóżka Czesława z ołówkiem w dłoni. Czesław wydawał się słaby i nieuważny. Jego oczy ledwo skupiały się na dokumentach. Skinęła głową, przyjmując ołówek. Janina uważnie obserwowała każdy jego ruch. Jej oczy pozostały utkwione w dłoni Czesława, gdy składał swój podpis. Gdy tylko Czesław skończył podpisywać dokumenty, Janina szybko je wzięła, złożyła i oddała notariuszowi. Dziękuję za tak szybkie przybycie, powiedziała sucho, już odwracając się do wyjścia. Lekarz i notariusz wymienili spojrzenia pełne pytań i troski, ale nikt nie odezwał się słowem, dopóki Janina i jej towarzysz nie opuścili pokoju. Ludwika, która obserwowała wszystko z sąsiedniego korytarza, poczuła w powietrzu przytłaczający ciężar. To, co właśnie zobaczyła, utwierdziło ją w przekonaniu, że z Czesławem dzieje się bardzo źle, a Janina odgrywa w tym niemałą rolę. Nadszedł dzień zasadzki, a detektyw Patryk i jego zespół uważnie obserwowali każdy ruch Janiny i jej konwojenta, który przedstawił się jako prawnik. Pod pozorem konsultacji lekarskiej udali się prosto do pokoju Czesława. Ludwika, obserwując wydarzenia z oddali, czuła mieszankę niepokoju i nadziei, że wszystko wkrótce się wyjaśni. Krystyna, choć świadoma planu, kontynuowała swoje obowiązki, starając się nie zdradzać podekscytowania. Gdy Janina i jej towarzysze weszli na oddział, ten ostatni niespodziewanie skierował się w stronę kroplówki Czesława. Jego ruchy były spokojne i miarowe, jakby miał dokonać rutynowej interwencji terapeutycznej. Jego dłonie kryły się jednak za teczką, z której wydobył małą strzykawkę z niezrozumiałą zawartością. – Co ty wyprawiasz? – powiedział nagle Czesław słabym, ale wyraźnym głosem. Obudziły się w nim instynkty alarmowe. Próbował się podnieść, ale słabość sprawiła, że oparł się plecami o poduszki. Janina odwróciła się do niego, starając się zachować spokój. – To tylko nowy lek. To tylko nowy lek, który pomoże ci poczuć się lepiej, kochanie. Powiedziała cicho, ale jej oczy zdradzały wewnętrzne napięcie. W tym momencie do pokoju wpadła policja. Detektyw Patryk i jego ekipa weszli z rozmachem, kierując się prosto na mężczyznę ze strzykawką. – Stój! Odłóż strzykawkę i podnieś ręce do góry. Jesteś aresztowany. Patryk mówił głośno, a funkcjonariusze otoczyli mężczyznę, szybko go rozbrajając i unieszkodliwiając. Okazało się, że tak zwany prawnik był wynajętym zabójcą, któremu Janina zleciła wstrzyknięcie Czesławowi kroplówki, by ostatecznie rozwiązać problem spadku. Janina, zdezorientowana i wyraźnie zszokowana nagłym obrotem wydarzeń, została natychmiast zatrzymana. Dowody były niepodważalne. Znalezione przy niej dokumenty i korespondencja z zabójcą potwierdzały jej udział w planowaniu morderstwa. W tym krytycznym momencie Czesław, wspierany przez personel medyczny, zaczął odzyskiwać przytomność. Zdając sobie sprawę, że jego życie jest zagrożone, w jego oczach pojawiła się mieszanka wdzięczności i głębokiego bólu zdrady za to, że osoba, którą uważał za najbliższego przyjaciela, okazała się jego największym wrogiem. Po ujawnieniu intrygi Janiny i jej aresztowaniu, w szpitalu na chwilę zapanował szok i ulga. Czesław jest teraz bezpieczny przed złośliwymi planami żony. Czesław jest teraz bezpieczny od złośliwych planów swojej żony. Rozpoczął stopniowy powrót do zdrowia. Jego zdrowie pozostawało kruche, ale pod nadzorem lekarskim i stałą opieką jego stan zaczął się poprawiać. Krystyna podjęła się roli jego głównej pielęgniarki. Czuła nie tylko zawodową odpowiedzialność, ale także osobiste współczucie dla Czesława, który doświadczył tak tragicznej zdrady i prawie stracił życie dla osoby, którą kochał. Jej ciepła i troskliwa postawa
pomogła Czesławowi nie tylko w rekonwalescencji fizycznej, ale także w powrocie do równowagi emocjonalnej. Krystyna codziennie przychodziła do Czesława, sprawdzała jego parametry życiowe, zmieniała kroplówki i po prostu rozmawiała z nim, pomagając mu przystosować się do nowej rzeczywistości. Często przynosiła mu książki i gazety, a czasem osobiste historie o swojej córce Ludwice, które wywoływały uśmiech na twarzy Czesława. Wiesz, Ludwika też ostatnio przeszła wiele stresów przez tę całą aferę, ale jest taka dzielna. Pomogła nawet odkryć spisek, powiedziała jej Krystyna podczas jednej z wizyt. Czesław słuchał, przytakiwał i od czasu do czasu zadawał pytania o Ludwikę. Był naprawdę wdzięczny tej młodej dziewczynie za rolę, jaką odegrała w uratowaniu mu życia. Musisz być bardzo dumna. Powiedział pewnego dnia, gdy Krystyna skończyła kolejną opowieść o szkolnych osiągnięciach Ludwiki. Och, jestem z niej dumny. Bardziej niż ze wszystkiego. Krystyna uśmiechnęła się. Te chwile dialogu nie tylko wzmacniały Czesława na duchu, ale stopniowo budziły w nim nowy cel życia po wszystkich próbach. Z każdym dniem Czesław stawał się coraz silniejszy i choć droga do pełnego wyzdrowienia była wciąż długa i trudna, czuł, że znów może odnaleźć radość życia. Ta wdzięczność i nowo odkryta nadzieja związały go z Krystyną, która nie tylko wypełniała swoje obowiązki medyczne, ale także dawała mu troskę i zrozumienie, których potrzebował w tych trudnych czasach. Ich relacja, która rozpoczęła się od profesjonalnej opieki, stopniowo przerodziła się w głęboki szacunek i przyjaźń. Każdy dzień spędzony razem wzmacniał więź między nimi, czyniąc ich spotkania czymś więcej niż tylko częścią procesu powrotu do zdrowia. Z każdym dniem Czesław czuł się coraz lepiej. Powoli wracały mu siły, a umysł stawał się jaśniejszy. Krystyna pozostała jego stałą towarzyszką. Troszczyła się o jego stan i wspierała go moralnie. Ich rozmowy stały się ważną częścią jego powrotu do zdrowia. Pewnego wieczoru, gdy za oknami szpitala zaczęło zachodzić słońce, Czesław postanowił opowiedzieć Krystynie o swojej przeszłości i małżeństwie z Janiną. Krystyna, wiesz, czuję, że nadszedł czas, aby powiedzieć ci, jak znalazłem się w tej sytuacji. Zaczął, patrząc na nią z uznaniem. Krystyna skinęła głową, siadając na krześle obok jego łóżka. Jestem tu, by słuchać, Czesławie. Powiedz mi wszystko, czym chcesz się podzielić. Czesław westchnął. Jego oczy wpatrywały się w dal, jakby wspominał dawno zapomniane dni. Dorastałem w biednej rodzinie. Moi rodzice zawsze ciężko pracowali, aby nas utrzymać. Wcześniej nauczyłem się doceniać ciężką pracę. Kiedy założyłem firmę, obiecałem sobie, że nigdy nie zapomnę, skąd pochodzę. Krystyna słuchała go uważnie, zdając sobie sprawę, że za zewnętrzną błyskotliwością i bogactwem Czesława kryje się człowiek z głęboką historią i doświadczeniem. To imponujące, Czesławie. A co było potem? Firma rozrosła się i wkrótce stałem się jednym z najlepiej prosperujących przedsiębiorców w kraju. Ale wraz z sukcesem przyszły trudności. Na jednej z kolacji biznesowych poznałem Janinę. Była mądra, piękna i wydawała się właściwą osobą, aby wspierać mnie w tym nowym życiu. Kontynuował. Jego głos stawał się coraz cichszy. Krystyna przytaknęła, zdając sobie sprawę, że opowiada o najbardziej osobistych momentach swojego życia. Szybko się ożeniłeś? Czesław przytaknął. Tak, to było jak wicher. Ale z biegiem lat zacząłem zauważać, że jej zainteresowanie naszym związkiem słabnie. Coraz więcej czasu poświęcała własnym sprawom, a coraz mniej nam. I wtedy zaczęły się kłopoty? Krystyna zapytała ostrożnie. Tak, to był początek końca. Janina stawała się coraz bardziej zimna i zdystansowana. Bardziej interesowały ją moje pieniądze niż nasz związek. Starałem się, żeby było dobrze, ale w końcu żyliśmy jak sąsiedzi, a nie jak małżonkowie, powiedział Czesław z goryczą w głosie. Krystyna uścisnęła mu współczująco dłoń. To musiało być dla ciebie bardzo trudne, Czesławie. Tak, było.
zwłaszcza gdy zdałem sobie sprawę, że ona planuje moją śmierć. To było jak nóż w plecy. Nie mogłem uwierzyć, że ktoś, komu ufałem, okazał się tak okrutny i bezwzględny. Kontynuował. Jego głos drżał z emocji. Krystyna mocniej ścisnęła jego dłoń. Czesławie, doświadczyłeś niesamowitej zdrady, ale teraz jesteś tutaj i masz szansę zacząć od nowa. Czesław spojrzał na nią z wdzięcznością i uśmiechem. Dziękuję ci, Krystyno. Ty i Ludwika dałyście mi nadzieję na nowe życie. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłyście. Krystyna odwzajemniła uśmiech. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Jestem pewna, że przed wami wiele pogodnych dni. Czesław skinął głową. Tak, ja też w to wierzę i mam nadzieję, że ty i Ludwika będziecie częścią tego nowego rozdziału w moim życiu. Mijały tygodnie, a relacja Krystyny i Czesława wciąż się rozwijała. Ich codzienne rozmowy stawały się coraz bardziej szczere. Z każdym dniem poznawali się coraz lepiej. Coś w Czesławie przyciągało Krystynę i wydawało się, że jest to wzajemne. Zaczęli razem żartować i śmiać się, co przyniosło im obojgu radość i ulgę od stresującej przeszłości. Pewnego ranka, gdy Krystyna przyszła sprawdzić, co u Czesława, zauważyła, że z zainteresowaniem przygląda się on apteczce. Czesław, zamierzasz ukraść nasz monitor rytmu serca? Zapytała uśmiechając się. Czesław spojrzał na nią z udawanym przerażeniem. Oczywiście, że nie. Po prostu uważam, że będzie świetnie wyglądał w moim salonie. Będzie pokazywał, jak często o tobie myślę, Krystyno. Krystyna roześmiała się, kręcąc głową. Jesteś coraz lepszy w żartach, Czesławie. Chyba muszę przyspieszyć, żeby ci dorównać. Czesław mrugnął okiem. Przyjmuję wyzwanie. Przy okazji, Krystyna, wiesz, że przywiązałem się do tych twoich wizyt. To dobrze, bo ja też jestem Czesław. Jak się dzisiaj czujesz? Pochyliła się bliżej, by sprawdzić jego puls. Czuję się jak milion dolarów, zwłaszcza w twoim towarzystwie. Krystyna, wiesz, że jesteś moją codzienną dawką szczęścia. Czesław mówił poważnie, ale z lekkim uśmiechem na twarzy. Krystyna potrząsnęła głową, uśmiechając się. Czesław, jesteś romantykiem. Trudno z tym polemizować. Czesław zamyślił się na chwilę, po czym dodał. Wiesz, Krystyna, gdybyś była lekarstwem, to chyba potrzebowałbym recepty na całe życie. Krystyna roześmiała się tak głośno, że zwróciło to uwagę przechodzącej obok pielęgniarki. Czesław, powinieneś zapisywać swoje dowcipy. Masz talent. Może powinieneś rozważyć karierę komika? Odparł żartobliwie. Ale tak na poważnie, Krystyno. Jestem ci wdzięczny za wszystko, co dla mnie robisz. Dałaś mi nową nadzieję i radość. Krystyna usiadła na krześle obok łóżka. Czesław, ja też czuję, że nasze spotkania stały się dla mnie czymś wyjątkowym. Jesteś nie tylko pacjentem, ale stałeś się moim przyjacielem. Przez kilka minut siedzieli w milczeniu, ciesząc się swoim towarzystwem. Wtedy Czesław przerwał ciszę. Krystyna, może jak już wyzdrowieję, spędzimy trochę czasu poza tymi murami. Może piknik albo spacer po parku. Krystyna uśmiechnęła się. To świetny pomysł, Czesławie. Myślę, że Ludwika też chętnie spędziłaby z tobą czas. Wciąż uważa cię za swojego bohatera. Mam nadzieję, że spełnię jej oczekiwania. Czesław odpowiedział z uśmiechem. Z każdym dniem ich uczucie się pogłębiało. Żartowali, śmiali się i wspierali, zdając sobie sprawę, że razem mogą pokonać wszelkie trudności. Rozpoczął się nowy, jasny etap w ich życiu, pełen nadziei i rosnących uczuć. Kiedy Czesław w końcu wyzdrowiał na tyle, by opuścić szpital, zaprosił Krystynę na pierwszą randkę. Był ciepły, słoneczny dzień i Czesław postanowił urządzić piknik w miejskim parku. Wynajął przytulny kącik w pobliżu jeziora, gdzie mógł cieszyć się naturą i ciszą, z dala od zgiełku miasta i szpitalnych murów. Krystyna przybyła na spotkanie z nim, ubrana w lekką letnią sukienkę. Była zdenerwowana, ale jednocześnie podekscytowana. Czesław czekał na nią przy wejściu do parku, trzymając bukiet polnych kwiatów.
Krystyna, wyglądasz niesamowicie, powiedział wręczając jej kwiaty. Miałem nadzieję, że spodoba ci się ten drobny gest. Krystyna uśmiechnęła się, przynosząc kwiaty. Dziękuję, Czesławie. To bardzo miłe z twojej strony. Ja też nie mogłam się doczekać tego dnia. Poszli na miejsce pikniku, gdzie Czesław już wszystko przygotował. Na miękkiej kratce rozłożone były przeróżne smakołyki. Świeże owoce, kanapki, sery, a nawet butelka chłodnej lemoniady. Naprawdę się postarałeś, zauważyła Krystyna siadając na kracie. Wygląda pysznie. Chciałam, żeby wszystko było idealne, odpowiedział Czesław siadając obok niej. Zasługujesz na najlepsze, Krystyno. Rozpoczęli piknik, ciesząc się pysznym jedzeniem i sobą nawzajem. Rozmowy płynęły łatwo i swobodnie. Śmiali się, dzielili historiami z przeszłości i snuli plany na przyszłość. Wiesz, Czesław, powiedziała Krystyna, biorąc kęs jabłka. Nigdy nie sądziłam, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, będziemy mogli tak siedzieć i cieszyć się życiem. Ja też nie. Czesław zgodził się. Ale wydaje mi się, że wszystko wydarzyło się z jakiegoś powodu. Może to przeznaczenie, że spotkaliśmy się w takich okolicznościach. Krystyna skinęła głową. Jej oczy zalśniły w słońcu. Wiesz, ja też w to wierzę. I cieszę się, że mieliśmy okazję lepiej się poznać. Siedzieli obok siebie, obserwując kaczki pływające po jeziorze. Bryza bawiła się włosami Krystyny, a Czesław nie mógł oderwać od niej wzroku. Chcę ci powiedzieć, że jesteś niesamowitą osobą na halom. Pomogłeś mi nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Czuję, że znów mogę cieszyć się życiem. I to wszystko dzięki tobie. Krystyna uśmiechnęła się. Jej serce wypełniło się ciepłem. Czesław, ty też zmieniłeś moje życie. Pokazałeś mi, że prawdziwą siłą woli i chęcią życia można pokonać wszelkie trudności. Cieszę się, że przeszliśmy przez to razem. Nadal cieszyli się wspólnie spędzonym czasem, spacerując po parku, trzymając się za ręce i czując, jak ich serca biją zgodnie. Ta pierwsza randka była początkiem nowego rozdziału w ich życiu, pełnego miłości, nadziei i radości. Gdy słońce zaczęło zachodzić, a niebo zmieniło kolor na różowo-złoty, Czesław zatrzymał się i spojrzał Krystynie w oczy. Krystyno, chcę, żebyś wiedziała, że jesteś dla mnie bardzo ważna. I mam nadzieję, że to dopiero początek naszej wspólnej drogi. Krystyna uśmiechnęła się, czując, jak jej serce wypełnia szczęście. Ja też mam taką nadzieję, Czesławie. Chodźmy razem tą ścieżką. Wymienili delikatny, ale głęboki pocałunek, czując, jak ich więź rośnie w siłę. Ten dzień nie był tylko randką, ale prawdziwym początkiem ich nowego wspólnego życia. Od ich pierwszej randki w parku minęło kilka miesięcy. Czesław i Krystyna byli sobie coraz bliżsi. Ich związek z dnia na dzień stawał się coraz silniejszy. Ludwika również znalazła wczoraj niezawodnego przyjaciela i mentora. Rodzinna atmosfera w ich domu stała się dla wszystkich źródłem radości i inspiracji. Pewnego wieczoru, gdy Krystyna i Czesław siedzieli na kanapie i rozmawiali o minionym dniu, Ludwika podeszła do nich z poważną miną. Mamo Czesławie, chyba mamy ważną sprawę do omówienia. Krystyna spojrzała na córkę ze zdziwieniem. Oczywiście, kochanie, co się stało? Ludwika usiadła na fotelach naprzeciwko i zmrużyła oczy. Widać, że jesteście w sobie zakochani. Kiedy wprowadzimy się do Czesława? Krystyna zawstydziła się i spojrzała na Czesława, który powstrzymywał uśmiech. Ludwika, to nie jest takie proste. Musimy to przemyśleć. Tak, oczywiście. Ludwika kontynuowała z chytrym uśmiechem. Ale czy nie mówiłaś, że najlepiej być razem? Dlaczego więc nie zamieszkać pod jednym dachem? Czesław, wciąż się uśmiechając, zwrócił się do Krystyny. Wiesz, Krystyna, Ludwika ma rację. Od dłuższego czasu rozmawiamy o możliwości zamieszkania razem. Może czas podjąć tę decyzję. Krystyna westchnęła ze szczęściem w oczach. Masz rację, Czesławie. Będzie lepiej dla nas wszystkich, jeśli będziemy razem. Ludwika,
Co ty o tym myślisz? Ludwika poderwała się radośnie z krzesła. Myślę, że to świetny pomysł. Już sobie wyobrażam, jak będziemy spędzać razem czas. Czesław roześmiał się. Dobrze, w takim razie ja zajmę się organizacją przeprowadzki. Mam przestronny dom, który będzie wygodny dla nas wszystkich. Krystyna i Ludwika wymieniły spojrzenia i przytaknęły. Zgadzam się, powiedziała Krystyna. Ale musimy wszystko zorganizować. Czesław, jesteś pewien, że to dobry pomysł? Oczywiście, że tak, odpowiedział z przekonaniem. Mój dom zawsze był za pusty i za duży dla jednej osoby, a byłbym szczęśliwy, gdybyście oboje wprowadzili się do mnie. Ludwika klasnęła w dłonie. Byłoby wspaniale. W końcu będziemy mieli pełną rodzinę. Następnego dnia Czesław zaczął przygotowywać dom na przyjazd Krystyny i Ludwiki. Krystyna i Ludwika pakowały swoje rzeczy, czyniąc z przeprowadzki świetną zabawę. Razem pakowały kartony, żartując i śmiejąc się. Kiedy nadszedł dzień przeprowadzki, Czesław spotkał się z nimi przy wejściu do domu, pomagając im rozładować pudła. Ludwika ciągle dokuczała jemu i Krystynie, nazywając ich gołąbkami. Hej, gołąbeczki, nie zapomnijcie wynieść wszystkich kartonów! Krzyczała z furgonetki, wywołując śmiech u wszystkich. Krystyna przytuliła Czesława i pocałowała go w policzek. Dziękujemy, Czesław, cieszymy się, że tu jesteśmy. Cieszę się, że tu jesteś. To jest teraz nasz dom. Odpowiedział odwzajemniając jej uścisk. Ludwika podbiegła do nich i przytuliła oboje. Teraz będziemy mieli wszystko naprawdę. Śniadania, obiady i mnóstwo zabawy. Czesław uśmiechnął się, patrząc na swoją nową rodzinę. Tak, teraz wszystko będzie prawdziwe. Jestem na to gotowy. Był pogodny jesienny dzień, idealny na specjalne okazje. Czesław planował oświadczyć się Krystynie i chciał, aby było to niespodziewane i niezapomniane. Umówił się z Ludwiką, że pomoże mu zorganizować niespodziankę dla Krystyny. Tego wieczoru udekorowali ogród lampionami i świecami. Jesteś pewien, że mama nic nie podejrzewa. Ona wyczuje podstęp na kilometr, szepnęła wieszając lampki na choince. Czesław, próbując zawiesić lampion na jednej z wysokich gałęzi, zachwiał się i prawie go upuścił. Cóż, jeśli nie spadnę stąd i nie połamię się, zanim ją o to poproszę, to myślę, że szanse są całkiem spore, odpowiedział z uśmiechem. Ludwika zaśmiała się. Będzie naprawdę magicznie, jeśli najpierw nie pojedziesz karetką do szpitala. Kiedy wszystko było gotowe, Czesław poprosił Ludwikę, aby zwabiła Krystynę do ogrodu pod pretekstem pomocy przy jakimś pilnym projekcie ogrodowym. Ludwika, nie bez przyjemności odgrywając swoją rolę, weszła do domu. Mamo, Czesław potrzebuje twojej pomocy w ogrodzie. Mówi, że to pilne i tylko ty możesz mu pomóc, powiedziała starając się wyglądać poważnie. Krystyna lekko zaskoczona poszła za córką. Kiedy wyszły na zewnątrz, Krystyna zobaczyła odmieniony ogród, oświetlony delikatnym światłem lampionów i świec, a pośrodku tego wszystkiego stojącego Czesława o nerwowym, ale pięknym spojrzeniu. Czesław? Co to wszystko ma znaczyć? Zapytałam rozglądając się dookoła. To, moja droga, nasz mały wieczór pod gwiazdami, powiedział podchodząc do niej i biorąc ją za ręce. Krystyno, odkąd pojawiłaś się w moim życiu, każdy dzień stał się jaśniejszy. Nie wyobrażam sobie przyszłości bez ciebie. Sprawiłaś, że jestem szczęśliwym człowiekiem i chcę, żebyśmy zawsze byli razem. Krystyna była zdumiona i wzruszona. Czesław padł na kolano, wyjął z kieszeni małe pudełeczko i otworzył je, ukazując piękny pierścionek. Krystyna, wyjdziesz za mnie. Krystyna, ocierając łzy szczęścia w oczach, skinęła głową. Tak, Czesławie, wyjdę za ciebie. Ludwika, która cały czas stała z boku, zaklaskała i krzyknęła. Nareszcie! Teraz mogę oficjalnie nazywać cię tatą, prawda? Wszyscy się roześmiali, a Czesław wstał, przytulił Krystynę i pocałował ją. Od teraz jesteśmy rodziną, powiedział i cała trójka objęła się w ciepłym, rodzinnym kręgu.
Dzień ślubu Krystyny i Czesława przypadł na jeden z ciepłych, słonecznych dni wczesnego lata. Ogród za domem, w którym Czesław oświadczył się Krystynie, był teraz udekorowany kwiatami i wstążkami, tworząc idealną atmosferę dla uroczystości. Ludwika, podekscytowana i pełna niecierpliwości, postanowiła założyć na ślub specjalny kostium. Kostium detektywa, który dostała od Czesława na urodziny. Był to elegancki, a zarazem zabawny strój, który odzwierciedlał jej psotną naturę i zamiłowanie do przygód. Prawdziwy detektyw Ludwika, powiedział Czesław, gdy ją zobaczył. Gotowa rozwikłać tajemnicę naszego ślubu. Ludwika mrugnęła do niego. Zawsze jestem czujna, Czesławie. Dzisiaj dopilnuję, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Jeśli ktoś postanowi ukraść tort weselny, złapię go. Czesław roześmiał się. Cóż, mam nadzieję, że ty też skupisz się na dobrej zabawie, a nie tylko na śledztwie. Ceremonia ślubna odbyła się na świeżym powietrzu. Krystyna wyglądała przepięknie w swojej sukni ślubnej, a Czesław w klasycznym czarnym garniturze. Gdy Krystyna szła do ołtarza, cały świat zdawał się zatrzymać w oczekiwaniu na ich wzajemne przyrzeczenia. Gdy wymieniali przysięgę, Ludwika stała u jej boku, uśmiechając się przez łzy radości. Trzymała kwiaty i rzucała płatki, gdy Krystyna i Czesław przechodzili obok niej po tym, jak ksiądz ogłosił ich mężem i żoną. Na przyjęciu po ceremonii Ludwika, nie spuszczając swoich detektywistycznych ust, podeszła do Czesława z poważną miną. Czesławie, mam dla ciebie pierwsze zadanie jako mojego oficjalnego ojczyma. Oczywiście, mój drogi, wszystko. Czesław odpowiedział, bawiąc się razem z nią. Musisz ze mną zatańczyć i chcę, żeby to był najzabawniejszy taniec wieczoru, zadeklarowała Ludwika z wyzwaniem. Czesław uśmiechnął się i wziął ją za rękę. No, detektywie, pokażmy im, jak to się robi. Wyszli na parkiet, a ich taniec był jednym z najbardziej pamiętnych momentów wieczoru. Goście śmiali się i bili brawo, gdy Czesław i Ludwika wykonywali zabawne i skomplikowane ruchy, w tym naśladowali detektywów ścigających podejrzanego. Cały dzień był wypełniony szczęściem, miłością i śmiechem. Krystyna i Czesław często spoglądali na siebie z wdzięcznością, że ich losy się splotły. A Ludwika, pomiędzy swoimi detektywistycznymi telefonami, nie mogła być szczęśliwsza dla swojej matki i nowego ojczyma, których związek wniósł tyle radości do ich domu. –